Shalom. Drugim słowem rozpoczynającym się od hebrajskiej litery tet jest słowo tahor. Tahor oznacza czysty, oczyszczony, czasem może też oznaczać szczery w pewnym kontekście, ale zawsze będzie miał jakieś konotacje z czystością, z byciem czystym. I oczywiście możemy tu mówić o pewnej czystości fizycznej, zewnętrznej. Na przykład złoto może być oczyszczone, a więc złoto może być szczere, w znaczeniu czyste, bez domieszki czegoś niewłaściwego. I tak na przykład w Księdze Wyjścia, w rozdziale 25, kiedy Pan Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzenie Arki Przymierza, w wersecie 11 powiedziane jest: pokryjesz ją, arkę, szczerym złotem wewnątrz i na zewnątrz i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. A więc miała być arka pokryta szczerym złotem, złotem, które jest tahor, czyste. Również może być czysty jakiś element ubrania, na przykład zawój, czyli rodzaj turbana. I tak w Księdze Zachariasza, kiedy jest mowa o szatach arcykapłana Jozuego, w rozdziale 3 powiedziane jest: i tak mówił jeszcze anioł, włóżcie mu, arcykapłanowi, zdejmijcie najpierw szaty brudne i włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyodziali go wspaniale. Czysty zawój, czysty turban, a więc taki oczyszczony, niebrudny. Ale w Biblii hebrajskiej słowo tahor będzie oznaczało bardzo często czystość w znaczeniu czystości rytualnej, czystości kultycznej, a więc tego, co przynależy czci Boga, a co musi spełniać pewne wymagania, pewne zewnętrzne normy po to, aby odpowiadało czci i kultowi Boga jedynego, Boga Izraela. I tak oto czyste mogą być na przykład zwierzęta. Już w Księdze Rodzaju, kiedy oto Noe miał wprowadzić zwierzęta do arki, polecił mu Pan Bóg, aby, powiedziane jest w rozdziale 7, z wszelkich zwierząt czystych weź sobie 7 samców i 7 samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samca i samice. Oczywiście to rozróżnienie czystych zwierząt i nieczystych jest nieco późniejsze, ale tutaj już autor niejako narzuca tę mentalność na Noego. Różnica między czystymi, czyli zwierzętami, które można spożywać, i nieczystymi, których Żydzi spożywać nie mogli. Również miejsce, osoby mogą być też święte. Na przykład miejsce święte, odpowiednie do pewnych czynności rytualnych, czytamy w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 4 i w wersecie 12, że przy ofierze skórę z cielca i całe jego mięso, jego głowę i wnętrzności, zawartość jelit, słowem całego cielca należy wynieść poza obóz na miejsce czyste, właśnie na miejsce tahor, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą, na drwach, w ogniu będzie spalony i tak dalej. A więc są pewne przestrzenie, pewne miejsca, które mają rangę czystych, gdzie można wykonywać pewne rytualne obrzędy. Jednak ta czystość rytualna, zewnętrzna, która nawet w Nowym Testamencie, pamiętamy jeszcze faryzeusze, też o to byli przez nawet Pana Jezusa oskarżani, że zbytnio skupiają się na tej czystości rytualnej, na obmywaniu rąk. Jednak ona i tak miała dążyć do tego, aby ostatecznie być przed Bogiem w pewnej harmonii, a więc w czystości, przede wszystkim czystości serca. Dlatego już prorok Ezechiel będzie wołał w rozdziale słynnym 36 w imieniu Boga. Bóg mówi: pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. Oczyszczę was wszelkiej zmazy od waszych bożków. Właśnie oczyszczenie. Woda, która oczyści serca, oczyści od zmazy i od bożków, od tego, co jest brudne, co jest pewnym brakiem porządku czy harmonii z perspektywy Bożej. Tym jednak, który oczyszcza, jest sam Bóg poprzez swoje słowo. Dlatego psalmista w psalmie 12 powie: słowa pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, siedmiokroć oczyszczone. To słowo Boże jest przede wszystkim tahor, tym, które oczyszcza, tym, które rzeczywiście wprowadza porządek, ład i harmonię. Obyśmy dali się Bogu oczyszczać Jego słowem, które jest tahor. Shalom.